Najlepsza norma życiowa to jest słuchać. Jeśli ktoś pozwoli, żeby coś powiedzieć. Mniej mówić, więcej słuchać. Jeśli to odpowiada. A jeśli głupotę opowiada, to raz powiedzieć. Nie. Rady, recepty każdy musi sobie wypracować sam na życie. A pani jaką miała receptę, żeby się szczęśliwie? A to nie było czasu, żeby się kłócić. Tu trzeba było pracować, chować dzieci, myśleć, jakie, co im ugotować i zrobić. To jaka była kłótnia? Czyli praca cały czas była, tak? Jakieś takie rzeczy, zajęcia? I w banku, i w księgowości. To różnie. Było nas bardzo dużo bab. Ja byłam tam najmłodsza i musiałam się dostosować do pań, które wówczas miały 50 lat, a ja miałam 22, do tych, które miały po 30. I pani z każdym się porozumiała? Ja, bo ja słuchałam, a jak mi się nie podobało, to wyszło. Czy pieniądze są ważne w życiu? Proszę pana, no przecież to na tym świat jest oparte, jak mogą być nieważne? Na co pan zrobi? Ściany będzie pan gryzł? Wsadzi pan zęby w ten chodnik albo gdzie, nasyci się pan, napije się, za wodę musi pan też zapłacić. Tak, a w górę, tak? A to już nie mówiąc w górę, ale normalnie, powszednie, no. Proszę pana, no przecież to na tym świat jest oparty, jak mogą być nieważne? Na co pan zrobi? Ściany będzie pan gryzł? Wsadzi pan zęby w ten chodnik albo gdzie, nasyci się pan, napije się, za wodę musi pan też zapłacić. Tak, a w górę, tak? A to już nie mówiąc w górę, ale normalnie, powszednie, no. Ale jak ich jest za dużo, to wcale tam szczęście. Takie pytanie, słyszała pani, że... To chyba najdrobniejsze rzeczy cieszą. Na przykład takie, że wstałam rano, dobrze się czuję, mam kolejny pięć. Co robić w wolnym czasie pani lubi? Jakie hobby? Oj, przede wszystkim to dużo czytam. Mam działkę, ogród, wnuk. No chyba z natury jestem osobą taką ciepłą, powiedziałabym. Życie 37 lat w jednej branży, jestem z wykształcenia pielęgniarką. Dzień dobry, mogę pytanie? Czy jest pani szczęśliwa? Sonda internetowa. Ojej, dziękuję, jestem. Ale dlaczego? Masz 30 sekund, dlaczego pani jest szczęśliwa? Jestem, mam wnuki, jestem na emeryturze. Czyli wnuki i rodzina ważna? Bardzo ważna, na pierwszym miejscu. Ale pani jest podstawa. Zdrowie, rodzina. Starać się właśnie żyć spokojnie. Spokojnie. Po prostu nie szukać konfliktów i po prostu żyć tak zgodnie z własnymi przekonaniami. Także nawet dla zdrowia są pieniądze potrzebne, ale to nie jest najważniejsze. To jest tylko środek, nie cel. Tak, działka. Właśnie też dla ruchu, dla zdrowia. I co na tym? Tak. Wraca pan kocha żonę, ile lat po ślubie, jak to wyglądało, co i jak? Z żoną jestem po ślubie już 32 lata. Mamy wynik, jak to zrobić, żeby ten lat z żoną wytrzymać? Żeby się kłócić, żeby... Trzeba trafić na odpowiednią. Kompromisy ważne? Ważne. Nie kłócą się państwo, jak to wygląda? Jak to nie? Jak, wiadomo, że... Ale się godzą państwo. Godzimy się, jakbyśmy się nie kłócili, to byśmy nie tyle... Znaczy, jakbyśmy się nie godzili, to byśmy tyle lat nie byli razem. Ale tak się zdarzy. Pan już na emeryturze, tak? Tak. Co w wolnym czasie pan lubi robić? Oprócz rowerku. Znaczy... Takie